Nasza decyzja jest zdecydowana, konkretna i ostateczna, mówił premier Mateusz Morawiecki wczoraj, między innymi w trakcie swojego orędzia. A dzisiaj o sytuacji ukraińskiego zboża, o decyzji polskiego rządu i o braku decyzji Komisji Europejskiej też już mówi pan minister Telus. Bardzo proszę na początku, szanowni państwo, a może nie, za chwilę zobaczymy nasz materiał filmowy. Na początku przedstawię państwu moich oczywiście gości w potrójnym espresso, jakże mogłabym zapomnieć. Elżbieta Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam wszystkich. I Arkadiusz Iwaniak, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczniemy właśnie od tego tematu, od tematu ukraińskiego zboża. Bardzo proszę, posłuchajmy, zobaczmy najnowsze spod Prawa i Sprawiedliwości przemówienie pana Roberta Telusa. Trzymam w ręku uchwałę w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Niektórzy powiedzą, że to ultimatum dla Brukseli. A my powiemy, że to oni stawiają ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie pozwolimy na to, bo jesteśmy rządem wiernym interesowi polskiego rolnika, a nie brukselskiego urzędnika. Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic bez względu na politykę Unii Europejskiej. Chronimy i zawsze będziemy chronić interesów polskiej wsi. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości to najważniejsza sprawa. Gdyby rządził Tusk, to ważniejsze byłoby unijne widzimisię, a rolnicy ponosiliby ogromne straty. Nie dopuścimy do tego. I zacznę od pani poseł. Pani poseł, co musiałoby się wydarzyć, aby rząd zmienił decyzję 15 września? No, Komisja Europejska musiałaby po prostu utrzymać ten zakaz wwozu zboża ukraińskiego, a tutaj nie widać żadnych poczynionych kroków w tym kierunku. Wydaje się, że Komisja bagatelizuje trochę ten problem, być może skupiona na również innych problemach, jakie teraz dotykają Europę, bo to, co się również wczoraj wydarzyło, to chociażby zamknięcie granic Francji z Włochami. I na Lampedusie przybyły kolejne tysiące nielegalnych imigrantów i być może to zaprząta głowy elit brukselskich. Natomiast my tutaj przede wszystkim powinniśmy dbać o swój interes, o interes polskich rolników, polskiego rolnictwa, bo jesteśmy dużym krajem, który wciąż w dalszym ciągu ma jeszcze całkiem sporą produkcję rolną, bardzo zróżnicowaną. Ja akurat pochodzę z terenów Beskidu Niskiego, ale tutaj mój okręg to również są tereny górskie, bardzo trudne warunki do uprawy, ale jednak również rozwijające się sadownictwo, hodowle, więc no, dla nas to jest szczególnie istotne, żeby tutaj polskie rolnictwo, które słynie też z dobrej jakości produktów, w dalszym ciągu bronić. Oczywiście, bo to jest kwestia... pani poseł, ale ja rozumiem, żeby nie było takiego scenariusza, że mówimy nie, a 15 września coś się wydarzy i nie wiem, i komuś ulegniemy. Nie będzie tak. No ja tej decyzji nie podejmuję, nie jestem ministrem rolnictwa, nie jestem premierem. Ale nie dopuszcza pani pewnie takich też myśli, żebyśmy... Ale jestem przekonana, że te decyzje utrzymamy, bo to jest kwestia po prostu polskiego interesu, interesu polskich rolników i to jest w tym momencie najważniejsze, a wiemy, że w Europie często bagatelizowano właśnie kwestie Europy Środkowej, jej interesów kosztem tych innych większych państw. Rzeczywiście te naciski trwały także w rolnictwie, bo widzimy trochę inaczej. Do tego za chwilę przejdę. Do tego, czy w jakim momencie były podejmowane jakie decyzje? Zapytam pana posła Arkadiusza Iwaniaka. No właśnie. Pan chyba też nie jest zaskoczony takim stanowiskiem polskiego rządu, bo jak mogłoby być inaczej, prawda? Po pierwsze, nie jestem oczywiście zaskoczony, bo przecież idą wybory i rząd, który działa w opóźnieniu, bo się spóźnił, musi twardą ręką próbować rządzić. Po pierwsze, pan minister Telus kłamie w tym spocie, bo mówi, że nie dopuszczą, a otóż rok temu dopuścili, że ukraińskie zboże zalało polskiego rolnika, tak naprawdę można by powiedzieć. Zniszczyło wiele gospodarstw, bo rolnicy do dzisiaj, minister Telus zresztą powiedział, że zrezygnuje, jeśli nie będzie miejsca w silosach na zboże, polskich silosach na zboże. I okazuje się, że tego miejsca nie ma, więc powinien zrezygnować. Nie dość, że kłamie i oszukuje polskiego rolnika, to jeszcze do tego nie dotrzymuje słowa. Dawno powinien podać się do dymisji. Nie potrafi zarządzać resortem, którym zarządza. I dzisiaj
bo idą wybory, bo 15 września to jest dokładnie miesiąc przed rozstrzygnięciem wyborczym, próbujecie twardą ręką mówić o Brukseli. Mało tego, wczoraj też usłyszeliśmy od pana premiera wiele bzdur mówiących o tym, że to unijni urzędasy, unijne urzędasy tak naprawdę nam zabraniają czegoś. Otóż trzeba jasno powiedzieć, rok temu Polska zgodziła się na pewne regulacje i dzisiaj polski rolnik cierpi. Chodzi o to, żeby zboże z Ukrainy wyeksportować, wywieźć je tam do miejsc docelowych, gdzie ono jest potrzebne, czyli do głodującej Afryki, bo ono tam tak naprawdę ma swoją destynację, ale zrobić to w taki sposób, żeby nie zalewało to polskiego rynku. Dobrze, i Elżbieta Zielińska, ad vocem, bardzo proszę. Ad vocem, po pierwsze, nie jest prawdą, że tak to zboże zalało, bo ono było około 10% tego, co my tutaj mamy w Polsce. To oczywiście jest w dalszym ciągu całkiem spory odsetek, ale to nie jest tak, że większość zboża, które mamy, to jest zboże ukraińskie. I nie jest również prawdą, że Polska stworzyła sama ten problem. Ten problem dotyka bardzo wiele krajów. Tutaj porównując chociażby Węgry, tam zboże ukraińskie stanowiło około 25% i tam ten problem był jeszcze poważniejszy. Natomiast, panie pośle, wybory są 15 października, tak, i mam nadzieję, że Polacy zdecydują rozsądnie za dalszym rozwojem Polski. My nie wahamy się mówić Brukseli stop i nieraz to już mówiliśmy, co również było zarzutem właśnie ze strony opozycji. Natomiast ta decyzja o embargo padła ze strony Polski, bodajże jako drugi kraj chyba wyprzedziła nas Słowacja. Już w kwietniu, więc nie jest tak, że to są nagłe decyzje, czy tylko to jest kwestia, która trwa już od wielu, wielu miesięcy, więc ja naprawdę nie sprawiam. Pani poseł, to tutaj na chwilę wejdę. Właśnie, bo mówimy tutaj o kwestii, która trwa kilka miesięcy. Pan poseł zauważył, że za późno są pewne decyzje podejmowane, a ja wrzucę jeszcze jeden argument, do którego chciałabym, aby pani się odniosła. No, niektórzy panowie i panie z, załóżmy, Platformy Obywatelskiej mówią, że Janusz Wojciechowski nie jest skuteczny przez te kilka miesięcy, że potrzebuje, słuchajcie, że potrzebuje jakiegoś wsparcia. No i co się dzieje? Pan Kołodziejczak, wyobraźcie sobie, drodzy państwo, drodzy widzowie, wczoraj zapowiada, że on jedzie do Unii Europejskiej, że jedzie do Komisji Europejskiej rozmawiać z komisarzami unijnymi na temat ukraińskiego zboża. Zastanawiam się, pani poseł, co wniesie w tę dyskusję pan Kołodziejczak? Michał Kołodziejczak oczywiście nic nie wniósł w dyskusję. Pojechał sobie zrobić ładne zdjęcia i robił sobie mnóstwo fotek, relacjonował to na Twitterze i w innych mediach społecznościowych, natomiast nic z tego nie wyszło. Na fotkach się kończy, tak? No i z jakiej racji miałby rozmawiać z Michałem Kołodziejczakiem? To po pierwsze. A po drugie, no szacunek do polskiego rolnika, to jest również szacunek do produkcji tej żywności, którą codziennie nam dostarczają. I to już opozycja, Platforma Obywatelska pokazała po swojej konwencji, kiedy chleb od polskiego piekarza, nomen omen zwolennika Platformy, wylądował na śmietniku, więc no nie czyne słowa, lecz czyny i codzienna praca świadczy o tym, jak ktoś po prostu broni polskiego rolnictwa. Arkadiusz Iwaniak, panie pośle, co pan Kołodziejczak może wnieść? Czy on w ogóle właśnie jest skuteczny w czymkolwiek, czy nie w pana ocenie? Pani redaktor, nie problem w Kołodziejczaku, bo tam są też posłowie, z tego co słyszałem wczoraj, na PSL-u. Są nasi europosłowie, którzy też na ten temat rozmawiają. To problem jest głębszy, bo dzisiaj tak naprawdę budzimy się na za 15:12 i próbujemy tutaj pokazać, że jesteśmy twardzi, hardzi i proszę bardzo, nikt nam niczego nie będzie narzucał. Będziemy bronić polskiego chleba, polskiego rolnika i polskiej ziemi. Chodzi o to, że po pierwsze, trzeba było już dawno usiąść z Ukrainą i spróbować się dogadać, bo to jest problem szerszy. Jeśli ale widzi pan Ukrainie, też postawę Ukrainy w tej kwestii. A niewątpliwie powinniśmy pomagać Ukrainie, bo nie tylko chodzi o zbrojenie Ukrainy, ale też wywiezienie tych towarów, które u niej mogą zalegać.
a mogłyby tak naprawdę przynosić się korzyści. Już dawno powinniśmy z Brukselą rozmawiać na temat tego problemu, nadwyżki zboża. Ponadto to, co mówi pan minister Telus, to nie tylko, że jest spóźnione, ale to, dzisiaj mówimy o zbożu, ale przecież za chwilę będą jabłka. Miesiąc temu były maliny, a więc tak naprawdę rząd nie dostrzega całego spektrum problemu, tylko dzisiaj chcę pokazać, że są twardzi w stosunku do urzędników Komisji Europejskiej. A trzeba było usiąść z tą komisją, bo proszę pamiętać, że jeśli wprowadzimy embargo niezgodnie z przepisami unijnymi, to niestety będą retorsje ze strony Ukrainy, ale będą również kary ze strony Unii Europejskiej. Ale czy to pierwszy raz, panie pośle, czy Unia Europejska pierwszy raz na nas nasz rolnik, ale też i nasze firmy będące w Polsce, ale współpracujące z Ukrainą nie straciły, bo za chwilę się okaże, że również dla innych produktów pochodzących z Polski Ukraina zamknie tą granicę. Pani co poseł? Wtedy zrobimy? Minister Telus po raz kolejny wyjdzie i będzie kolejne trafia do rolnika w ramach dopłat. Nie, te 15 miliardów Panie pośle, dajmy się odnieść, pani poseł, bardzo proszę. Panie pośle, Unia Europejska regularnie straszy i karze Polskę za obronę polskich interesów i to pokazuje chociażby sprawa Turowa, gdzie jest jedna polska kopalnia, są kopalnie czeskie, kopalnie niemieckie, ale to jest winny tylko i wyłącznie jeden Turów, więc tak postępuje Unia Europejska, więc no tak, ale patrzmy na siebie. Jeśli chodzi o Turów, to my popełniliśmy błędy, bo się z Czechami nie dogadaliśmy, a trzeba było usiąść się dogadać. Ale panie pośle, dajmy pani poseł, bo jesteśmy na Skype'ie, żałuję, że jesteśmy na Skype'ie. Panie pośle, to nie jest problem, który wynikł teraz i to nie jest tylko i wyłącznie problem Polski. I tu widzimy, że ze strony Unii Europejskiej no jest jakieś dziwne kluczenie, a niechęć rozwiązania tego problemu, na czym korzysta Ukraina, bo ona widząc to stawia po prostu swoje warunki. My w tym momencie również na twardo powinniśmy stawiać polskie warunki, tak jak robi to rząd. A to jest jedna kwestia. A druga zapłaci kwestia, pani ze swojej kieszeni również tym pomagamy Ukrainie, również pomagamy Ukrainie i to widać po... Zapłacicie państwo polskim firmom, które stracą na handlu i wymianie z Ukrainą? Bo jakby pan popatrzył na półki sklepowe... Ale proszę odpowiedzieć na pytanie, czy zapłacicie za to embargo? Panie pośle, dokończmy. Niech pani poseł dokończy. I to również jest pomoc Polski nie jest tylko i wyłącznie militarna. Przyjęliśmy kilka milionów uchodźców, część z nich wróciło, ale część zostało, ale również w tej kwestii gospodarczej tak, Polska ale to pomaga, wiemy. Pani Polska poseł, wie, ale... że wolna Ukraina jest w naszym interesie. Pani poseł, no dobrze, ale bo jeżeli pan poseł powiedział o tych karach, to ja zapytam, a jeżeli Komisja Europejska nałoży na nas karę, to co wtedy? No cóż, nie pierwszy raz nakłada na nas karę, tak jak mówię, za obronę polskich interesów. Ale to nie jest znak, że trzeba się wycofywać, bo oni właśnie na to czekają, że nas postraszą, że opozycja pokrzyczy w Polsce. To taka metoda zastraszania przez Komisję Europejską, tak? Bo my często słyszymy te argumenty finansowe. Tak, oni nas zastraszają, dlatego że widać, że jednak Unia Europejska nie dba o interes wszystkich dobrze, krajów. To zapytam niestety, pana posła. Jak to wygląda? Panie tylko pośle, zgodzi się pan... o interes tych silniejszych. Panie pośle, zgodzi się pan ze mną, że właśnie Komisja Europejska próbuje wykorzystywać taki szantaż ekonomiczny na Polsce? Nie, to jest oczywiście wielkie kłamstwo, bo po pierwsze... No ale to nie pierwszy, ale to, że nie sam pan powiedział o karach. Nie pierwszy raz Komisja Europejska argument finansowy porusza. Znaczy, panie redaktor, ja rozumiem, że my możemy oczywiście chodzić i opowiadać we wszystkich programach, że to jest wina Putina, Tuska, że to jest wina Komisji a czy ja Europejskiej. To jest, przepraszam, jest komisarz Wojciechowski. No to, panie pośle, dostaje setki tysięcy miesięcznie. A pan Wojciechowski zarabia, wojnę na Ukrainie rozpoczął? Nic nie robi, panie redaktor. Panie pośle, ale ustalmy fakty. Pośle, ale czy to my zbombardowaliśmy Kijów? Niech odpowie, co w tej sprawie zrobił. Nie zrobił nic, bo nie ma w tym interesu. Wie pani, panie pośle, ale ustalmy fakty. Panie pośle, bo możemy się przekrzykiwać. Ustalmy fakty. Czy 24 lutego 2022 roku Ukrainę zaatakował pan Janusz Wojciechowski czy Władimir Putin? No dobrze, ale to pomagajmy, rozmawiajmy. I ale to Janusz fakty Wojciechowski są istotne, jest od tego, żeby rozwiązywać te problemy. Przecież on nie jest tam tylko po to, żeby sobie siedzieć na placówce zagranicznej. No tak, ale jak pan mówi, żeby nie mówić, że to jest wina Putina, euro. To musimy jednak ustalić, jakby kiedy rozpoczęło to, co się dzieje na Ukrainie, się rozpoczęło i za czyją decyzją, bo ja jakby naprawdę...
jestem daleko od tego, żeby powiedzieć, że... Afera wizowa, która była w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to też jest wina Putina? Czy to jest po prostu proszę złodziejstwo? Pana, panie pośle, to co się dzieje, na sytuacja gospodarcza dzisiaj i przez ostatnie miesiące, to jest efekt działania Rosji. Z KPO, to też jest wina Putina? Dobrze. Nie, KPO to jest inny temat. Szanowni państwo, ale... Nie nadajecie się do rządzenia. Ale nie usprawiedliwiajmy Putina, panie pośle. Panie pośle, o czym pan mówi? O czym pan mówi? Proszę porównać bezrobocie rządów lewicy i bezrobocie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I o czym pan w ogóle mówi? 7 miliardów wydaliście na szpitale, które w ogóle nie funkcjonowały, a na szpitale, które leczyły 5 miliardów. O tym, szanowni państwo, decydują Polacy. Emocje rosną, widać, że kampania wyborcza trwa w najlepsze. Elementem dyskusji kampanii... Wyjaśnijcie aferę wizową. Kto na tym zarobił? Panie pośle, firm, które ale ja rozumiem, dlaczego że pan pewnie chciałby poprowadzić program na antenie telewizji Republika. Może kiedyś panu pani się redaktor, to zdarzy. Ale po prostu... Ja panu życzę, panie pośle, naprawdę, zapraszamy. Może tu pana zatrudnią kiedyś, nie, nie ale chcę, teraz to ja prowadzę ten program. Świetnie pani prowadzi, absolutnie nie będę ale teraz to ja prowadzę ten program, dlatego wolałabym wrócić do mojego programu i do moich pytań. Ja się odwołam do pana Twittera. Jarosław Kaczyński i Zjednoczona Prawica przez 8 lat rządów nie pytali o nic Polek i Polaków. Teraz referendum jest im wyłącznie potrzebne do finansowania kampanii wyborczej z publicznej kasy. Wstyd. Pani poseł, ja proszę, żeby pani się odniosła do tego, do tej twórczości pana Arkadiusza Iwaniaka. Ja z żadnej kasy, tylko sama chodzę i po spotkaniach, chociażby po spotkaniach sołeckich i namawiam do wzięcia udziału w referendum, bo to jest niezwykle istotne, żeby nie pozwolić sobie na odebranie swojego głosu, swojego prawa do głosu i nie dać sobie mówić, że to referendum nie jest ważne. Referendum jest ważne, zawiera 4 istotne pytania, które będą, myślę, że bardzo kluczowe dla przyszłych decyzji rządów, jakiekolwiek by one nie były, czy by były by to rządy lewicy, czy prawicy, czy liberałów. To są jednak niezwykle istotne pytania. Wiek emerytalny, zapowiadany również tutaj opozycja kluczy, zwłaszcza Platforma Obywatelska, co chciałaby zrobić z wiekiem emerytalnym. Kwestia bezpieczeństwa na wschodzie i muru na granicy. Kwestia wyprzedaży majątku narodowego. To nie są ważne kwestie tylko i wyłącznie dla PiS-u, dla Platformy, czy nie wiem, dla PSL-u. To są ważne kwestie dla każdego Polaka i ja zachęcam wszystkich państwa, żebyście brali udział w tym referendum. I to zapytam pana posła, panie pośle, 50... ...dążące dla każdych rządów. Panie pośle, sondaży mamy dużo w ostatnim czasie do tych wyników sondażowych, między innymi Lewicy za chwilę przejdę, ale na razie ponad 50% Polaków pytanych odpowiada, że chce wziąć udział w tym referendum. Dlaczego pan bardzo też krytykuje jako przedstawiciel Lewicy to referendum, skoro Polacy, większość Polaków chce wziąć udział w wyborach, chce wziąć udział w referendum. Po co to? No, przecież to jest właśnie demokracja. Udział w referendum, możliwość referendum, to jest demokracja. Pani redaktor, zgadzam się w 100% z takim tak postawioną tezą, tylko do tej pory referenda mieliśmy w bardzo kluczowych sprawach. Bo a to nie są kluczowe? Te 4 sprawy... Pani redaktor, mówimy o wyprzedaży majątku. To kto ostatnio wyprzedał majątek Lotosu, Orlenu? To przecież Prawo i Sprawiedliwość wyprzedało ten kwestia majątek. Kwestia imigrantów. Pan widzi Francję, Włochy, co się dzieje. To nie są kluczowe. To pytanie powinno być jasne. Czy zgadzasz się na rozkradanie państwa przez partie polityczne? Czy nie, no to wtedy byłoby pytanie, proszę pana, z całym szacunkiem, ale to pytanie jest rzeczywiście nacechowane. W ten sposób, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. Postawmy te pytania i niech Polacy na nie odpowiedzą. Ale to jest nacechowane pytanie, które pan przed chwilą powiedział. Ministerstwo Rolnictwa niszczyło polskiego rolnika. Panie pośle, kwestia imigrantów. Pan widzi, co się dzieje we Francji, we Włoszech. Czy to kwestia imigrantów nie jest kluczową sprawą dla Polaków? No tak, ale to jest, potwierdźmy to. Postawmy kropkę nad i. I tutaj stosowne ministerstwa powinny wypracować z Unią Europejską nasze stanowisko. Zresztą, a widzi pan, jak Unia Europejska z nami chce pracować. Skłamią, mówią, dobrze, Elżbieta Zielińska, bardzo proszę, pani poseł. Jeśli chodzi o przyjęcie. Ale panie pośle, Unia Europejska... Dzisiaj wiemy, że w związku z tym, że przyjęliśmy... Panie pośle, Unia Europejska... Panie pośle, kropka. Elżbieta Zielińska, bardzo proszę. Jeśli chodzi o uchodźców. Poza tym
Panie pośle, kropka. Elżbieta Zielińska ad vocem. W imieniu, że uchodźca jest nielegalny. Nie ma nielegalnego człowieka. Nie, no są, jak przekraczają granice nielegalnie, to są nielegalnie w Polsce. Nielegalnie, to tylko dlatego, że nas nie słychać. Panie pośle. Tak, Elżbieta Zielińska. Unia Europejska nie chce współpracować z krajami innymi niż te główne rozgrywające w tej kwestii, dlatego że wszyscy ci nielegalni imigranci prą do Niemiec. Nie ma nielegalnego człowieka. Budują sobie swój rynek pracy i teraz chcą siłowo przegrupować tych imigrantów do innych krajów. Co więcej, mamy ich tam siłowo w naszym kraju trzymać. I to, że oni w ogóle się nie liczą ze zdaniem Polaków i w ogóle nie patrzą na to, świadczą słowa, które wypowiadają niemieccy politycy. Zmienią się rządy, to zgodzą się na wszystko. No po prostu o czym my tu mówimy? A chociażby kwestia wieku emerytalnego. Polacy już raz się wypowiedzieli, zbierali podpisy. No, i co się stało z tymi podpisami? Zostały zmielone, dlatego trzeba im dać to narzędzie w postaci referendum, żeby mogli się wypowiedzieć, żeby każda późniejsza władza pamiętała o tym, jakie jest zdanie Polaków na ten temat, żeby nie ważyła się negocjować tych i kwestii z Angelą państwo, Merkel. Drodzy goście, drodzy państwo. 202 tysiące podpisów pod rentą. Dobrze, to jest na koniec. 2012 ostatnie pytanie. Panie pośle, bo ja panie pośle, stop. Panie pośle, stop. Stop. Ja nie kłamię, panie pośle. Panie pośle, idziemy dalej. Ostatnie moje pytanie. Nie procedujemy. 202 Lewica, panie pośle, pan walczy tu dzielnie o głosy z tego obwarzanka warszawskiego. Czy to pomoże? Zobaczymy. Czy jest pan spokojny? 8,9% na dzisiaj zagłosowałoby na Lewicę. No, robi się ryzykownie. Ja się o wynik nie boję. Ja tu nie walczę też o wynik, panie redaktor. Ja przychodzę mówić prawdę i walczyć z zakłamaniem, bo my oczywiście możemy mówić, że Bruksela jest winna, Bruksela nie chce rozmawiać. To może trzeba zmienić rząd, dobrze, żeby ta Bruksela chciała. 8,9% poparcia, to dobrze czy źle? Wszystko. O to chodzi. Na taki, który zgodzi się na wszystko, okay, na wszystkie kwoty, już Platforma się, to proponowała. Pani poseł, my się nie zgodzimy na relokację jako Lewica, na relokację kogokolwiek, bo my się nie zgadzamy ze słowem relokacja. To jest dla nas nie do przyjęcia, bo człowiek to nie mebel, który można przekładać z miejsca. No tak, ale jak się ma dobre zamiary, to idzie się ilegalnie, przekracza granice. Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie zgody na to, żeby była relokacja. Panie pośle, ale granice przekracza się na przejściu granicznym, a nie skacząc przez płoty i atakując Polską Straż Graniczną. I tutaj stawiamy kropkę. Dobrze. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w potrójnym espresso. Kawa nam nie była potrzebna dzisiaj. Elżbieta Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość, Arkadiusz Iwaniak, Nowa Lewica. Dziękuję państwu, dziękuję moim gościom. Już za chwilę Bogdan Rzońca. Do zobaczenia.